Ciekawe, czy dasz radę otworzyć drzwi. Na pewno nie wylejesz butelki whisky do zlewu. Go, następny odcinek, czy nie da radę, wylać butelkę whisky do zlewu. Zajebiste, może następny odcinek, czy nie da radę, nie wypije rumu? Spróbuj nie wypić dopiero co otwartego zimnego piwka. Czy nie da radę, otworzyć piwo na i go nie wypić? Na pewno nie da radę, otworzyć Nie dasz rady zaśpiewać od tyłu refrenu znów zarosłaś, a następnie puścić go na opak, żeby brzmiał jakby śpiewał normalnie. Zacząłem się zastanawiać, czy dam radę. Był kiedyś ktoś, kto zrobił to w naprawdę dobrym stylu. Można było powiedzieć, że Szymon Majewski się od niego uczył, a oczywiście mowa tutaj o Ceziku i o tym, co zrobił ze śpiewaniem od tyłu. Zacząłem się zastanawiać, czy hit takiej osoby jak Sławomir, czy jestem w stanie go zaśpiewać od tyłu? Nie tyle, że cały utwór, bo chodziło w komentarzu o refren. Miesiące przygotowań, lata, praktyki i nauki. Tylko po to, żeby w tym jednym odcinku sprawdzić, czy na pewno nie da Radek da radę sprostać wyzwaniu widza, który napisał ten właśnie oto komentarz. Potrzymaj mi piwo. A coj pod mełzala za jogę noli siał soraz wun załam, siał soraz wun załam myt. An soj w kieka siałaj, siaja, ziałaj, kapa, siał soraz wun załam, siał soraz wun załam myt. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś, a pachniałaś, a jaśniałaś tak jak wiosna. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś, silnego ja znalazłem w dobie osta. Jeżeli podobał ci się odcinek, to zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu, jakiego jeszcze wyzwania mógłbym się podjąć. Mam nadzieję, że będziemy szli coraz wyżej z tymi wyzwaniami. Zaczęliśmy od malutkiej głupoty, nawet dwóch głupot. Jakieś tam chipsy, jakiś fikołek. Gdzieś tutaj ta playlista na pewno jest. No i subskrybujcie kanał, bo im dalej, tym mam nadzieję, że będzie lepiej. Cześć!